Cześć kochani, witam Was jak zawsze bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Barbara Zawada i jestem akredytowanym coachem. Wszystkie info jak zawsze znajdziecie pod tym filmikiem. Tam jest mail do kontaktu ze mną, są moje social media. Jeśli potrzebujecie sesji jeden na jeden, to zapraszam. Kochani, a tutaj pod tym filmikiem znajdziecie opcję do subskrypcji kanału. Jeśli Wam się podobało, wystawcie feedback za każdy informację zwrotną. Jestem mega, mega wdzięczna, kochani. A dzisiaj bardzo bliski mi temat, dlatego że to się bardzo często pojawia u osób, które miały jakieś traumatyczne przeżycia, przeżyły jakiś toksyczny związek. To jest w sumie bardzo częste, a można powiedzieć, że nagminne i trudne do zaakceptowania przede wszystkim. Kochani, dzisiaj będzie o mentalności ofiary, a dokładnie mentalność ofiary nie może być naszym alibi na życie. Zatytułowałam to dość kontrowersyjnie, ale nie chciałam, żeby Państwo zrozumieli to dzisiaj tak jakby źle, to co chcę Państwu przekazać. Dlatego, że dla niektórych osób to jest mega, mega kontrowersyjny temat. Generalnie chcę tu dzisiaj przedstawić to, że my często z tej mentalności ofiary w ogóle nie chcemy wyjść. I chcę tu Państwu to jakby przybliżyć, że my tak bardzo zagnieździmy się w tej mentalności, że ja rozumiem i ja wielce współczuję tym osobom, które przeżyły bardzo wielką traumę w dzieciństwie, przeżyły toksyczny związek, ale żeby iść dalej, trzeba to zaakceptować i przyjąć, że to mi się wydarzyło i chcę się rozwijać. Chcę iść dalej, więc jakby przyjąć to, że coś mnie trzymało w tej mentalności ofiary, coś przez jakiś czas dawało mi jakieś zasoby, że ja tkwiłam w tym. Ludzie nie chcą stanąć w takiej prawdzie tego, że jednak coś jest w nich, najczęściej jest to z dzieciństwa, kochani, coś, co powoduje, że ta toksyczna sytuacja, jeśli chodzi o toksyczne związki, coś mi dawała w dorosłym życiu, że ja tam tkwiłam. A innym przykładem będzie to, że na przykład jeśli spotkało mnie coś złego związane z moimi rodzicami czy osoby, które się mną opiekowały, ja nie chcę przyjąć do wiadomości, że dzisiaj jestem dorosła, dorosły i sam odpowiadam za to, jak będzie wyglądało moje życie. Czy z jednej strony przyjmę to na klatę, tak jak na poście na moim fanpage'u zostało dużo różnych komentarzy na ten temat, czy ja chcę iść za tym, żeby postawić ludzi, którzy mi wyrządzili krzywdę, do odpowiedzialności. Kochani, to jest każdego indywidualna sprawa. Jeśli to pomoże, zrób to. Ale najprawdopodobniej to w ogóle Ci nie pomoże, tylko będziesz czuła taką satysfakcję chwilową, ale to nie spowoduje, że Ty pójdziesz dalej. I chciałabym tu dzisiaj przybliżyć tą właśnie mentalność ofiary, że my szukamy przez to, że została nam wyrządzona krzywda. Kochani, ja tu nie chcę w ogóle bagatelizować tego, że my naprawdę, wiele z nas, osób doznało wielkich krzywd, ale chcę tu Państwu właśnie pokazać, że takie osoby, które udało się wyjść z tej sytuacji, czy jeśli to było dzieciństwo, one dorosły i w chwili, kiedy mogą się już zająć sobą, oni tego nie robią. Chodzi o to, że oni tak jakby pławią się w tym swojej krzywdzie i cały czas chcą być doceniani za to, chcą współczucia, grają troszeczkę na poczuciu winy, bo to wydarzyło się na przykład lata temu, a taka osoba ma dzisiaj 30, 40 lat i ona dalej mieszka w tej swojej przeszłości. Te osoby nie chcą tego zamknąć,
tylko cały czas szukają uwagi, zainteresowania innych poprzez to, że te osoby opowiadają ciągle. One tak jakby ranią się same, opowiadając to. Że dochodzimy do wniosku, jeśli mamy kontakt z takimi osobami, że one nie mija rok, dwa, trzy, czasem pięć, albo nawet i więcej, a one ciągle wracają. Ciągle wracają do tej swojej przeszłości, w ogóle nie chcą iść, pójść dalej, nie chcą zaakceptować, ani stanąć w prawdzie. Tutaj nikt nie bagatelizuje ich przeżyć, ale żeby pójść dalej, trzeba stanąć w tej prawdzie. Tak, wydarzyło mi się, chcę to i to zrobić, chcę zamknąć ten rozdział. To nie jest to, że chcemy zapomnieć. Najprawdopodobniej nigdy tego nie zapomnimy, ale umie iść dalej, chcę się rozwijać, chcę stanąć na wysokości odpowiedzialności, takiego naszego zadania życiowego za własny rozwój, za własną karierę, za własne uczucia. Teraz ja mogę decydować i sama chcę, czy sam chcę zdecydować, w którą stronę pójdę, a nie jechać na tym, na tej krzywdzie następne. Zabieramy energię innym ludziom, zabieramy tak jakby część życia, bo my chcemy, żeby te osoby wracały ciągle do naszego życia i żeby one wiedziały, tak jakby utrwalamy w nich to, że nas ktoś skrzywdził. Jeśli mamy dzieci, tak naprawdę im też dzieciństwo zabieramy, bo my nie chcemy zapomnieć o tym, co się wydarzyło. Zabieramy życie sobie, zabieramy innym ludziom. I tak naprawdę tracimy, umieramy troszeczkę za życia ze względu na to, że my nie chcemy stanąć w tej wprawdzie. Zniewalamy siebie samego. Nam jest tak, rozgościliśmy się w tej mentalności ofiary, że jak nam ktoś powie, że można inaczej, słuchaj, już przestań, to my uważamy tego osobę za wroga, bo ona chce zapomnieć o tym, co się wydarzyło. Nie, że zapomnieć, tylko ile można wałkować ten sam temat. Każdy rozumie, jeśli to jest pierwszy rok po tym, co się wydarzyło, drugi. Ale ja mówię tutaj o osobach dorosłych, które już są świadome i powinny wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Nie można cały czas jechać na tej swojej krzywdzie i to nie może nas usprawiedliwiać ani zwalniać od dalszego życia. Jeśli chcemy prowadzić życie świadome, chcemy być szczęśliwi, my musimy się z tym pożegnać, my musimy zamknąć te drzwi, my musimy godnie stanąć na przysłowiowym środku swojego życia i teraz ja. Oczywiście kiedyś możemy jeszcze wspomnieć o tym, nikt nam tych wspomnień nie zabiera, ani możliwości tego, żeby opowiedzieć, ale nie ciągle, że już całe otoczenie to słyszało po 50 razy. I dlatego zachęcam wszystkich swoich klientów, że czasami mamy kilka sesji i dopiero na którymś tam, no, ja mówię, ale czemu pani na przykład tkwiła w tym? To ona mówi, a w sumie, ale to wychodzi zawsze po jakimś czasie dopiero, a w sumie to ja miałam taki stosunek, że tato jednak górował nad mamą, jeśli chodzi o toksyczne związki, no i ja też uważałam, że to jest w porządku. Ja mówię, uważała pani, że to jest w porządku? Naprawdę pani tak czuje? No może w gruncie rzeczy nie, no ale wydawało mi się, że skoro widziałam to w domu, no to tak powinno być. Ja mówię, i co uważa pani, że to tak bicie z osoby, której się rzekomo kocha, to jest taka normalna rzecz? No dzisiaj już tak nie uważam, ale wtedy to tak... I doszliśmy do punktu, w którym ta osoba uznała, że pomimo, że wiedziała i była tego świadoma, że tak nie powinno być, to zgadzała się na to. I tutaj bym, no raczej to akurat była sesja online i nie dotykamy się w żaden sposób, ale tu bym chciała tak przytulić jako tą małą dziewczynkę, bo to akurat była klientka, i powiedzieć, mamy sedno wszystkiego. Że ja szczerze współczuję, ale w tym momencie dopiero jest początek naszej sesji coaching. My możemy wyfrunąć dalej. I zaczęłyśmy drążyć, dlaczego to było, dlaczego ona tak uważała. Więc ona zgodziła się na toksyczny związek,
świadomie wiedząc, że to nie jest dobre, dlatego że miała jakieś przekonanie z dzieciństwa. Dlatego, kochani, ja będę was zawsze namawiać do tego, żeby ruszyć z kopyta z swoim życiem, ale być szczerym. Jeśli idziemy po pomoc, zrobimy to szybciej niż sami, będziemy wałkować, żeby nie tracić życia. Najważniejszą wartością jest właśnie życie. I wy musicie wybrać siebie. Wy musicie zamknąć przeszłość, zaakceptować, że ona jest w nas, będzie zawsze naszą częścią życia, ale ja idę do przodu. Dlatego mi zawsze się serce raduje, jak ja widzę osoby, które przeszły bardzo dużo w swoim życiu. Że można chylić czoła, że rozbiły szklany sufit i one zaakceptowały, stanęły w tej swojej prawdzie. Tak, wydarzyło mi się, tato czy ktoś z dzieciństwa, mama doznali krzywdy od nich. Ja to zaakceptowałam. Czy da mi to wybaczenie dla nich, czy nie? Ja zawsze mówię, nie trzeba iść i im to powiedzieć, że wybaczam wam. Nie, po prostu w swoim serduszku stanąć i powiedzieć, ja nie chcę już zionąć jadem przysłowiowym. Ja ci wybaczam, ale nigdy ci na przykład tego nie powiem, bo nie uważam to za potrzebne. I to jest dobre. Jeśli uważacie, że czujecie, żeby pójść i wybaczyć, powiedzieć swojej mamie, tatowi, czy komuś, kto nas skrzywdził, słuchaj, wybaczam ci, ale w ogóle wybaczcie dla siebie. Wybaczenie to jest też taka akceptacja tego, co mi się wydarzyło. Nie pławię się, nie mieszkam na tym przysłowiowym cmentarzu swojego życia. Czasem można powiedzieć, że to jest taka piwnica, z której my nie chcemy wyjść, bo to jest dla nas jak talizman, że jak my, to co będzie dalej? Ja już nie będę łaknęła ludzi z tego powodu, że nie będę opowiadała o tym, nie będę się pławiła w tych swoich żalach, więc dlatego dzisiejszy film zatytułowałam To nie może być nasze alibi na całe życie. Nie może nas zwalniać od tego, żeby się za siebie zabrać. To właśnie chodzi o to, że nie ma znaczenia takiego w dalszej przyszłości to, co nam zrobiono. Tylko większe ma znaczenie to, jak my sobie z tym poradziliśmy. Że ja pokażę tym ludziom, co mnie skrzywdzili, że ja wstanę, nie będę miała żalu takiego, żebyś ty czuł satysfakcję, czuła satysfakcję, że mnie to dotknęło. Ode mnie ja popracowałam nad sobą, zbudowałam silnego człowieka, który tak naprawdę na tych ranach zbudował swoją siłę. Na ranach. Że ja teraz mogę się zająć sobą, mieć szczęśliwe życie. I do tego państwa zachęcam. Żeby nie być w tej piwnicy swojego życia, żeby nie mówić, że to mam je zdefiniować na resztę czasu. To jest nieprawda. My sami odpowiadamy za siebie. Ja sama odpowiadam za moją karierę, za to, jakie prowadzę życie, za to, czy wstanę dzisiaj z uśmiechem na twarzy i wezmę za bary ten swój dzień przysłowiowy, czy ktoś inny. Czy ja będę dalej myśleć, bo tam przeżyłam toksyczny związek, zniszczyło mnie to, kochani. Tak, ja to rozumiem, ale nie możemy przez przysłowiowe 20 lat jechać na tym. I co jest tutaj najważniejsze, że osoby, które nam mówią, że słuchaj, no to już to zamknij ten temat, to już nie można tyle wałkować, wcale może nie chcą zaakceptować tej prawdy, co spowodowało, że my się w tej mentalności tak zagnieździliśmy, to oni są najczęściej naszymi wrogami. My ich uznajemy, bo my chcemy siedzieć w tej mentalności ofiary i jeśli nam jakaś koleżanka, no słuchaj, już nie trzeba tak, no to już było, zacznij żyć od nowa, wyjdź do ludzi, poznaj nowych ludzi, zacznij wychodzić, to my uznajemy, że ona to tak naprawdę nie było nasz przyjaciel, nie było nasz koleżanka, bo ona nam każe wziąć się za siebie, nie? Że może nie, jeśli nam powie ktoś, że może nie było aż tak źle, skoro tkwiłam w tym 20 lat, że musiało być coś, co mnie trzyma, o tym właśnie mówię, o tej prawdzie, kochani. Sama przeżyłam toksyczny związek, ale wiedziałam, co mnie tam trzymało. I tak jakby stanęłam w tej swojej prawdzie, kurczę, co mnie w tym człowieku zafascynowało. I ja jestem tego świadoma, że tak było, a nie inaczej. I co mnie trzymało przy tym człowieku?
I nawet jak ktoś mi, ja już otwarcie o tym mówię, to i to mnie trzymało, no poświęciłam za dużo lat na ten związek, ale ja to wiem. Ja stanęłam w tej swojej prawdzie. Dlatego, kochani, gdy idziecie do jakiegoś specjalisty i nie potrafimy być szczerzy, to nam się wydaje, że on nam w ogóle nie pomaga. On zadaje kluczowe pytania, ale my nie chcemy. My tak naprawdę zbudowaliśmy sobie mur. Nie, 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 ja nie przejdę na tym, bo przecież to jest tylko ich wina, nie moja. Jeśli coś nam się działo w dorosłym życiu, to już w jakiś sposób my za to odpowiadamy. Może my nie bierzemy odpowiedzialności za to, co się działo w dzieciństwie. Byliśmy dzieckiem, chłonęliśmy jak gąbka, ale w sytuacji, kiedy już jesteśmy dorośli, to my musimy stanąć w prawdzie. Nie było tam naszej winy, ale musimy zaakceptować to, że my teraz mamy życie w swoich rękach. I nasza decyzja jest w tym, co my z tym zrobimy. Czy będziemy pracować nad tym, żeby korzystać z życia, by żyć w pełni i być dobrym człowiekiem, zamknąć temat, to już należy ta odpowiedzialność do nas. Czy chcemy tych rodziców postawić do odpowiedzialności? Ja mówię, to jest nasza indywidualna sprawa. Jeśli uważamy, że to jest nam potrzebne, zróbcie tak. Mi chodzi o to, kochani, żebyśmy szli dalej. Żebyśmy zaakceptowali prawdę, fakty naszego życia i że teraz to jest czas na mnie. Nie na pławienie się w tej mentalności ofiary. Teraz chcę wyskoczyć do przodu, chcę iść dalej, chcę się rozwijać, ale rozwijać w takim świadomym życiu i w prawdzie przede wszystkim. Że chcę, żeby spojrzeć na siebie kiedyś za 10 lat i za 20, że tak naprawdę to, co było najtrudniejsze w moim życiu, mi najbardziej pomogło. Bo kochani, życie jest wartością dla nas największą. Że można nie jedno jeszcze w życiu zrobić, nawet jak mam 60-70 lat. To przynajmniej lepiej żyć w świadomym życiu przez 10 lat, 5 lat. To nic, że się straciło na przykład 60 lat. Nie trzeba myśleć, że to była jakaś strata, tylko w jaki sposób nasz los nami tak kierował, żebyśmy dopiero w wieku 60 lat. Kochani, dlatego ja Was ogromnie zachęcam. Tam, gdzie boli, tam, gdzie nas rwie, jak o tym mówimy, to tam trzeba zajrzeć. Ale zajrzeć tak w prawdzie, tak szczerze samemu ze sobą. Dlatego ze specjalistą zawsze trzeba być szczerym. On nie ocenia. I jeśli nas to dotyka, to znaczy, że my tam musimy popracować. Zawsze to są te newralgiczne miejsca, które musimy ukochać, ale zanim my je ukochamy, musimy w nich stanąć. Musimy sobie przypomnieć. To naprawdę boli może za pierwszym razem, za drugim. Dobrym sposobem na przepracowanie traumy jest na przykład, jeśli nie chcecie iść do nikogo, nie chcecie iść po pomoc, bo są ludzie, którzy nie chcą, to spróbować mówić o niej na głos, tam, gdzie nic nie słyszę, może być na spacerze, i zobaczyć, co to w nas wywołuje. I tak kilkakrotnie. Jeśli przyjdzie czas, czasem to długo trwa, i przyjdzie czas, że to nie wywołuje z nas emocji, to znaczy, że w jakiś sposób już jesteśmy na dobrej drodze. Spróbujcie. Kochani, jak zawsze dziękuję za poświęcony czas. To, co dzisiaj powiedziałam, to nie przyjmujcie tego, że ja jestem przeciwko osobom, które przeżyły trudne związki, miały trudne dzieciństwo. Tak naprawdę wielu z nas miało coś trudnego w swoim życiu. Ale nie każdy chce się w tym pławić. Nie każdy nadużywa tego, co go spotkało i musi odpowiadać przez 20 lat. To nie chodzi o zapomnienie. To chodzi o to, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za to, co mi się wydarzyło i zaakceptować przeszłość. Co mi się wydarzyło w tym momencie, co ja teraz czuję, co ja chcę, żeby było dalej. I nie bierzcie do tego, że inni ludzie nam mówią, słuchaj, to już wystarczy tego. Idźmy dalej, zrób coś dla siebie. Teraz jest czas, twoje 5 minut, twój czas, więc żyj tak, jak nigdy nie żyłaś.
Nie tak jak, że to się nie zdarzyło. Zdarzyło się. Ale to nie znaczy, że tym masz łapać innych, na to masz jakby szukać atencji innych ludzi, że każdy ma cię ojojować. To nie o to chodzi. Bo niektórzy ludzie mogą po prostu już mieć dość tego, że my ciągle jesteśmy w tej mentalności ofiary. To nie jest do końca tak, jeśli to się wydarzyło w naszym dorosłym życiu, że ta osoba, co nas skrzywdziła, my nie mogliśmy wcześniej zareagować. Cieszmy się tym, że wyszliśmy z tego, że zamknęliśmy ten etap, zaakceptowaliśmy i idźmy do przodu. Kochani, świadome życie i szczęście zależy tylko od nas. Nie od tego, nie od naszego partnera, nie od naszych dzieci, nie od naszego zasobu portfela i tego, gdzie żyjemy. Tak naprawdę w każdym momencie możemy zacząć od nowa. A osoby, które tkwią w mentalności ofiary, zawsze będą kogoś obwiniać. I tak naprawdę one robią schematycznie, wchodzą w związki, które i tak ich ranią. Dlatego, że one nie potrafią stanąć w prawdzie tego. Osoba, która została skrzywdzona przez swoich rodziców, diametralnie będzie szukała innej osoby, co ma podobne odczucia i tak podobnie ją skrzywdzi. Nie w taki sam sposób, ale w bardzo podobny. Więc tak naprawdę nie będziemy mieli satysfakcjonujących związków, dopóki nie zajrzymy do tej komnatki w nas, na którą nie chcemy patrzeć. Także kochani, ponad 21 minut, ale nie zrozumcie mnie źle. Tam, gdzie boli, tam jest coś do odkrycia. Wszystkiego dobrego.